Bezpieczna, bezpieczna. No tutaj nagrywam, a konstrukcja jest o w ten sposób. Bardzo dużo rzeczy tu się dzieje, żeby kamera była troszkę wyżej. Są ciastki, napoik, kawka, karty i lecimy. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Ja właśnie jestem po programie, który zrobiłam. Jest niedziela i wybieram się do księgowej, potem będę latać. Ale chciałam Wam pokazać etażerkę, jaką sobie kupiłam już na te swoje magiczne rzeczy, żeby w jednym miejscu były i żeby można było je zwyczajnie nosić, bo tak to szukałam wahadeł, szukałam run, szukałam pisaków, wszystkiego szukałam, a tak to będą w jednym miejscu. Myślę, że to jest zacny plan. Pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. Już przechodzimy do pleneru. O, mam taką etażereczkę. Tutaj mam jakieś tam rzeczy. No mam wahadła, runy, pipsztoka do działań, turmalin i jeszcze jedne karty mam na stole, to sobie zgarnę tutaj. O, taka fajna etażerka, proszę bardzo. Tu się chwyta i się zanosi gdzie bądź. Tu jest moje pudło z zeszytami, księgami, cieni i lampą, której używam. No i kocie spanie. Także akcja, organizacja nastąpiła. O właśnie. A my jedziemy. Hej, ho, słuchajcie, dzisiaj było mnóstwo rytuałów, dlatego że też miałam rytuał dla grupy. Co widać po... Zobaczcie. Tysiąc świec. No, a tak to wygląda. Ale słuchajcie, teraz idę zjeść pieczarkową robimy. Ale słuchajcie, cuda na kiju, można zjeść w kuchni, znaczy usiąść przy stole można i zjeść, więc siadam przy stole i zjadam. Światło wyciąga wszystkie czerwone rzeczy, nieważne, ważne, że w kuchni, że zjeść można. Hej ho, ponownie, a my już w biurze. W biurze robota wre, mózgi pracują, komputery odpalone, działamy, robimy VIP-y, ale poniekąd też robimy intencje, zaraz Wam pokażę. O, i proszę, jak zacnie, świece intencyjne płoną, to się kręci. Świece intencyjne płoną, pentagramy są, wszystko działa, także świece intencyjne też zamawiać możecie, przeca. No, ładnie to wygląda, lubię ogienek, lubię. A tu mam wiaderko dostosowane, to tutaj działa. A ja przyniosłam sobie świeczniki z domu, bo jak ściągnę w tym tygodniu te wszystkie dekoracje, to będzie pucha, nie będzie gdzie świeczek palić. Tutaj jeszcze chciałam właśnie załadować serduszko świeczkami, bo troszkę świeczków zakupiłam. O, te są jakieś sprytniejsze z tego Actiona, powiem szczerze. I ładnie wchodzą, o, one się długo palą, lubię je. I kupiłam też takie duże. Tu jest taka organizacyjna na razie szuflada. To wszystko przenosimy z miejsca na miejsce. I słuchajcie, zrobiłam sobie te duże świeczniki w pudełku. Proszę bardzo. I mam jeszcze małe świeczniki w pudełku. Actionowskie właśnie. Bardzo je lubię. No i taka szuflada się przydaje, że tak powiem. A, tutaj jeszcze są małe. O, widzicie, to trzeba przerzucić. Czerwone, bo czerwone. Zapachowe. A zapachowe może damy w jakimś tym. A czy to jest puste, czy pełne? Pudełeczko puste. No, no to widzicie. Mogą być zapachowe. Poczekajcie, otworzę. Mogą być zapachowe. Tu będę miała sobie świeczki, bo jakby to jest taki pokój, w którym na razie wszystkie ryty się odbywają, te co są na grupie. No, więc azalisz świeczuchy poukładać trzeba, także już miejsce, o, jak wymierzone na podgrzewacze, zobaczcie, jak się ładnie mieszczą. Miejsce sobie zapewniam. No i oczywiście tam jeszcze w biurze zawsze kominek na duże świece, a to już są takie rytualne dla osobistych intencji Waszych. Natomiast tutaj to, co robimy na grupie, to ja, że tak powiem, opękuję bardzo często podgrzewaczami, bo ogień jest ogień, a tu nie mam kominka,
czyli jest, czytaj, bezpieczniej. Także o, trzy pudełki i każdy pudełek ma swoje przeznaczenie. Tu jeszcze dostaliśmy jedną świecę zapachową, na nich sobie stoi. Każdy pudełek przeznaczeniowy. Mam na świecę Yankee Candle. Ach, była. O, dostałam od Doroty. A tutaj sobie położę świeczniczek. I świeczki są zapełnione. Tu tak jak mówię, tu jeszcze są pudełka na lampkę, jeszcze przedłużacz. Jakieś kable, to wszystko tak na razie poukładane w pudełkach. Też bardzo fajne te pudełka. Ale tak, żeby się nie mieszało, na pewno to będzie zmienione. A tu w tej szufladzie to mam statyw, kosmetyki do malowania na dole i bandę kart, które lubię zwyczajnie. Jeszcze przyniosłam, słuchajcie, jedne karty z domu. A muszę je sobie tutaj ładnie ułożyć. To są te takie kolekcjonerskie tego. Och, Marchettiego. Także tak to wygląda, no i ta etażerka właśnie. O, o, mamy złoczyńcę. Gdzie? Kota w szufladzie mamy. Na vlogu wszystko pójdzie. Wszyscy będą widzieli, że kot w szufladzie myszkuje. I tu jest dowód na to. Proszę bardzo. Masz porządne meble. Tak, jeszcze tam do tyłu wejdź, to cię zgniotę. Chodź. Już wychodzimy z szuflady. No miał. Od, o, już. No nie, ale jaki bunt. Bowa. Także na razie tak urządzone trzy szuflady. No. W Biedronce były bardzo fajne torby. Born to be glamorous. Oczywiście, że tak, ale mają długie uszy przede wszystkim. I to mnie zachwyciło. Wygodnie się je nosi. I druga, gdzie jesteś, druga torbo? A, druga z taką od różą. No, jak będę chciała jakieś książki ze sobą brać czy coś, to będą w sam raz. Bardzo mi się podobają. Długie uszy są piekielnie wygodne. Naprawdę na ramię nie trzeba się męczyć. Także super astem. I jeszcze też takie biedronkowe zakupy. W Biedronce teraz były naklejki, ale one są takie grube niby. Ale zobaczcie, że mają takie fajne wzory. Jakieś gitary, tukany, tego typu rzeczy. To jeden listek wzięłam, a drugi wzięłam taki. To już jest właściwie jakieś tam króliczki, zajączki, tak jakby ta Wielkanoc ostara była. Tutaj trochę podróżniczy. Taki dosyć ciekawy. Trochę jesienny i trochę zimowy. Cztery pory roku. Cztery pory roku. Ekszonowski piórnik. Piekielnie wygodny i ładna ta zieleń jest. Ekszonie też za 8 zł. Był taki komplet kolczyków. Ja takie trochę jednorazówki, ale za 8 zł tyle kolczyków, a kółka, ja w zasadzie nie mam kółek, także fajnie. Kabel, bo muszę mieć długi do, w drugiej szufladzie, kabel do Samsunga, długi 2,5 metra. Oczywiście moje ulubione na ten czas naklejki, stickers sheet, ale są super, bo są... Czekajcie, wodne takie. No do bullet journala. Proszę bardzo. Super są. Bardzo mi się podobają. I drugi bloczek mój ulubiony, którego mam za 4. Jest po prostu piękny. Nie odkleję, ale to są właśnie takie retro vintage. Vintage. O. Ten typ. Bardzo fajne. Spinki do koka. I jeszcze z naklejek dwie partie jednorożców. Węże, króliki, świnki i słodziaczne jednorożce. Tą to mam i też używam. Tyncze, jednorożce, UFA. Wszystko. Super. No i takie zakupy poczyniłam, byłam. Cześć, cześć! Witajcie moi kochani bardzo serdecznie w kolejnym dniu vlogowym. Znajduję się znowu gdzie indziej, nie w miejscu, w którym powinnam, czyli nie w domu, bo jestem u Grzegorza. Jestem u Grzegorza, Dorota z Grzegorzem nagrywają, ja robię kupę roboty tutaj
mój notatnik, notesik, który opisuje magiczne rzeczy do pogadanek i różnych takich. Natomiast uwaga, Grzegorz po kuchni się kręci. Bo dopiero teraz ostrość złapało. Bo będą gotowane babeczku. Tak. Babeczku. Na słodko i na wytrawnie. Na słodko i na wytrawnie. Z tuńczykiem i z, wróć, z, z pstągiem łososiowym i brokułami, a drugie będą z mnóstwem czekolady, z przepysznymi malinami, konfiturą. O matko. Jeszcze ze serkiem na wierzchu w formie bitej śmietanki. O matko. Także widzicie, jak to wygląda. Po prostu wszystko się dzieje, a Dorota z kolei się ciąta i krząta. I podżera coś. A co tam jest? Daj mi jedno, ja też chcę jedno. Jedno, nie wie. A to nie będzie już wyglądało, ale... Nie. Będzie wszystko wyglądało. Tutaj jeszcze można taką, mleczna. O, no, poczęstujcie się. O, od razu lepiej. Tutaj zostawię, o. Spokojnie, ja zrzucę, wiesz? A, to... Dobra. Sorry. Sorry, że ciamka. Ale wstajczu się dzieje. Sorry, że ciamka. Dokładnie. Idę pisać dalej. To nam normalnie pokazują takie pentagramowe, przecudne rzeczy. Na czym to jest robione? Na kartonie? Ale maszyną czy ręką? Ręką. Ręką. O, no, tu widać. Tam ręką? Tymi rękoma. Tymi rękoma. Że się, proszę, się wczuwają w pentagramy. Ja nie wiem. Cudowne. No, podoba mi się. Super. To jest takie trójwymiarowe. Ale o, wszystkie są ładne. To jest żywiołowe. To jest takie moje wymysły. Te dwa kolory są moje, że tak powiem bardzo. A ten to wygląda tak jak frywolitka. Ten ma takie idealne kreteczki. Ten jest dosłowny, ten jest mniej dosłowny, ten jest dosłowny. A ten właśnie taki ulotny. No fajne. Pentakle, bo w kole. No, bo gdzieś tam sobie zawisną. No, fajna rzecz. Normalnie zapraszam na targowisko u Chabinie. No. Jest taka. Dalsza część gotowania. Tak. Dobra. Aha, dobra. A tu się dzieje, bo już są babeczki, ale po prostu musiałam. Zobaczcie, jakie ładne. Te takie pewnie będą smaczne. Ale te jakie ładne. Ale ostrości, no łap mi ostrość. O, teraz jesteś. Piękny kielich tutaj Grzegorz pokazuje. Bardzo ładny, no rytualny, cudowny. Piękny. Takie, my to lubimy gadżety, nie? Tak. Gadżetami się tam wychwalać, otaczać. Tak. A ty ciągle w fartuszku. Część dalsza. Tak, zaraz będziemy dalej robić. Dalej będziemy. Dokładnie tak. Dorota tam rzeźbi, a ja magię miłosną tutaj uprawiam, że tak powiem. Znaczy nie, ochronną akurat. Uprawiam. Cudownie. Mam nogę. Dzień dobry, zapraszamy do kuchni Grzegorza. Polecam zawsze i wszędzie. Na świeżutko. Świeżo, tanio. Świeżo, szybko i tanio. Ja tu ich nagrywam, ale tak naprawdę to ja po prostu idę do gabinetu teraz Grzegorza nagrać film, także się zbieram. Moje pudełko podręczne, telefon gdzieś muszę znaleźć. Swój neseser? Nie, no proszę cię, ja mam swój neseser po to, żebym sobie sama pomogła, jeszcze wiesz, idę sobie ten. A, no dobra. No, dobra. Tam, czy, znam. Czy tam część jest z gardiaszu? Ja se kadra no, znajdę. Idź, po prostu idź. A chciałam wam jeszcze pokazać tutaj koncept Grzegorzowy prawie z pentagramem. A jeszcze o. Chwila, bo ten pentagram jeszcze ma opcję. Nie. Ta. Takie pentagramy już nie mogą mieć opcji. No ma. A jednak. Ma. To straszne to jest w ogóle, jeszcze się świeci. Jest naprawdę. Grał, ale upadł i się przestał. Jeszcze grał! Grał. To już przesada. To już była no, przesada. Nie, bo myślałem, że te no. Końcówki ma prawie. Ale jednak nie. Nie. Dobra, bo wreszcie nie wyjdę. A ja jestem teraz w pracowni Grzegorza. Słynna jego ścianka, z której nadaje. A ja zaraz zacznę nadawać, bo iż pracownia. Jabłuszka uniwersyteckie. Super. Dobra, robią się. A ja idę do lustra. No, będę nadawała program. Programik właśnie z pracowni Grzegorza. Taka niespodziewajka. Super. Na tle takiej ścianki.
zacnie i ładnie. Jadymy. Już taka końcówka końcówki, wszystko nagrane, ale tutaj zostaliśmy zaopatrzeni. Wygrzałam se korzonki, chciałam powiedzieć, bo robiłam rytuał tyłem do kominka. Wygrzałam se korzonki, ale powiedzcie, czy ogień nie wygląda pięknie, taki żywy. Żywy, żywy, żywy. Cudownie.